Młodzi relacje, młodzi i serce, młodzi i życie. Młodzi i Chrystus też. Młodzi i drugi człowiek po prostu, myślę. Młodzi i zbawienie. A zbawienie, czyli zwycięstwo. Młodzi i życie dla innych. I młodzi i szczególnie te relacje. Relacje, które w tym świecie są tak trudne i tak czasami pogmatwane. To ja przyjechałem tutaj, żeby spędzić trochę czasu z Panem Bogiem, żeby Go doświadczyć. Wydaje mi się, że przede wszystkim, żeby człowiek się zatrzymał w tym pędzie życia. Żeby po prostu zdał sobie sprawę, po co w ogóle żyje. No też na pewno poznanie nowych ludzi tak naprawdę ze wspólnoty, ale też po prostu takiego odpoczynku, który czasami też potrzebujemy w życiu. Żeby się zatrzymał właśnie w tym pędzie i zapytał sam siebie przede wszystkim, dokąd tak biegnie. W końcu odetchnęłam. Mogłam się zatrzymać i pomyśleć po prostu, co dalej chciałabym robić w życiu. Bardzo się cieszę, że poznałam nowych ludzi. Te rekolekcje to jest czas sprzyjający rozwojowi relacji z Panem Bogiem i z nowymi ludźmi, którzy żyją podobnymi wartościami. I właśnie to, że mogę być otwarta, mogę normalnie rozmawiać o Bogu i z takim zaufaniem do innych. Uważam, że to jest bardzo rozwijające i można wynieść stąd wiele owocu. No, te rekolekcje to jest po prostu taki czas. Poznanie Pana Boga, no i takiego większego... Doświadczenie Pana, z czym tak co zmienia serce. To jest ciepło i miłość, jakiego nie rozumiesz nigdzie indziej. Że można oderwać się od codzienności. I umożliwić taki czas po prostu takiej samotności z Nim. To właśnie ja bardzo mocno doświadczyłam Pana Boga podczas modlitw, uwielbień albo adoracji. Osobiście na tych rekolekcjach tak czułem, Wojtek, że wielu z nas, myślę, że przynajmniej połowa uczestników, którzy podchodzili, mówiła, że czuli albo takie ciepło, albo pokój serca, albo takiej modlitwie osobistej, kiedy Pan ich dotknął. Na nowo czuję, że poznałem Pana Boga tak naprawdę. Też co ważne właśnie a propos tego dotknięcia, że jeżeli Ty jesteś dotknięty przez Pana, jeżeli otrzymujesz tą Jego miłość, przyjmujesz tą Jego miłość, to chcesz też tą miłością się później dzielić. I te 4 dni patrzeć bezpośrednio na Pana Boga. Tak więcej słuchać, więcej Mu poświęcić. I jeszcze to konfrontować z innymi ludźmi, którzy myślą podobnie. Plus bardzo interesujące konferencje, zajęcia, wspaniali ludzie. I to właśnie pokazuje, że podczas tych rekolekcji bardzo jest ta Boża obecność, która jednak jednoczy, która łamie wszelką barierę, która otwiera na drugą osobę, która daje też takie poczucie, że chce się być w tym miejscu po prostu. Łaska siada, bardzo siada. Siedziałem na adoracji i ludzie, którzy nie byli u spowiedzi od wielu lat, szli do Chrystusa, bo poczuli Go w sercu. Mówili mi, nie czułem Pana i poczułem ten dotknięcie, tak jak właśnie powiedziałeś, nie? Że ten dotyk Ducha Świętego, który całe ciało aż przeniknął, że ja poczułem ciepło i tą miłość. Po 5 miesiącach w końcu poszedłem do spowiedzi, po takim dłuższym okresie akurat. I dla mnie to było coś niesamowitego, że w końcu dostałem tyle sił, żeby pójść do tej spowiedzi. Wow. Ja również dużo otrzymałem podczas tych rekolekcji. Również podczas uwielbienia poczułem takie mocne dotknięcie Ducha Świętego i tego właśnie też bardzo często potrzebuję, żeby mieć takie coraz to nowsze doświadczenie głosu Pana Boga. No i też co ciekawe, że właśnie na tych rekolekcjach bardzo doświadczyłem też, że totalnie różni ludzie z naprawdę różnych środowisk, z różnych stron Polski nawet bardzo razem potrafią współżyć we wszystkim, czy to w modlitwie, czy w posiłkach, czy w wspólnej pracy. Że to jest właśnie bardzo ciekawe, że na takich właśnie wydarzeniach nagle podchodzi do Ciebie osoba, która nic o Tobie nie wie, widziała Cię może kiedyś raz w życiu i nagle mówi Ci słowo, które do Ciebie mówi, które potwierdza Ci po raz kolejny coś, z czym się zastanawiasz, zmagasz. Ja tutaj przyjechałam na te rekolekcje, by posługiwać, by być w służbie porządkowej i pomagać tutaj we wspólnocie też modlitwą stawienniczą. I mnie Duch Święty bardzo poruszył 2 fragmentami, z którymi się teraz z Wami podzielę. Są dla mnie
na ten czas bardzo ważne. Z Psalmu 37. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On będzie działał, więc tym chcę żyć. A ja przyjechałam w sumie z konkretnymi pytaniami do Pana Boga, żeby rozeznać też pewne rzeczy, bo ostatnio skończyłam studia, więc jestem w takim momencie, że coś się kończy, więc chciałabym też... Więc też pytałam Pana Boga, do czego mnie powołuje, co chciałby, żebym w życiu robiła, mimo że gdzieś w sercu czułam pewne rzeczy i wiedziałam, ale stwierdziłam, że to będzie taki dobry czas właśnie na rozeznanie pewnych rzeczy i decyzji. Znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wyprowadzę do domu mej matki. Więc ja po prostu dałam się porwać Bogu w tym czasie i jestem z tego naprawdę, naprawdę bardzo szczęśliwa, dlatego że to On zrobił pierwszy krok miłości w moją stronę, więc... Młodzi i miłość, młodzi i relacje, rekolekcje wakacyjne. Jaki jest sens doświadczyć, poznać i zgłębić? Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że dać sobie szansę, że spróbować, przede wszystkim spróbować. Bo myślę, że każdy wyjedzie z tego czasu przemieniony. Już widzimy ogromne, po 2-3 dniach, ogromne już owoce. Też w nas samych po prostu. I też w ludziach, którzy po prostu są z nami. I myślę, że więcej powiedzą po prostu oni sami. Ja się trochę przyciągnę. Nie, nic nie będę przyciągać, to już koniec. Możemy iść. Kochani, jesteśmy wolni. Amen. Amen. Chwała Panu. Dobrze. Ale jazda. Fajnie.